Witam Państwa. Proszę Państwa, dzisiaj o sprawie, na której ponoć każdy Polak się najlepiej zna, czyli na medycynie. Otóż mamy coś w rodzaju epidemii grypy w Polsce, no i mamy u bram Polski ponoć epidemię odry. No i pojawiają się od razu takie pytania, czy szczepienia powinny być obowiązkowe, przymusowe, no i co z tym zrobić? Ja nie chcę się wypowiadać na ten temat w sprawach medycznych, bo nie mam o tym pojęcia. Natomiast interesuje mnie to w innym aspekcie, w aspekcie ekonomicznym i w aspekcie politycznym. Otóż pamiętacie Państwo, parę lat temu była również taka kwestia, czy powinniśmy się wszyscy zaszczepić przeciwko grypie. No i było szaleństwo w Europie, kupowano miliony szczepionek, potem okazało się, że trzeba je wyrzucić do kosza. Ówczesna minister zdrowia, pani Ewa Kopacz, obecna pani premier, nie uległa tej psychozie i nie wydaliśmy w błoto pieniędzy na ileś tam milionów szczepionek przeciwko grypie. No i ta epidemia nas tam nie sponiewierała. Nie będę wnikał, czy pani Kopacz nie wydała tych pieniędzy, bo ich nie było, czy też nie wydała, że uważała, że to jest bezsensowne. Chcę tylko Państwu zwrócić uwagę na to, że za chwilę możemy mieć podobny problem z epidemią odry, bo ta nomen omen odra stoi już nad Odrą. Czyli zaczyna się coś w rodzaju takiej epidemii albo masowych zachorowań w Niemczech. No i tam zaczyna się szaleństwo szczepień, przymusowych wydawania publicznych środków na to. A dla mnie to jest takie jakby okazja do tego, żeby różne organy biurokratyczne ograniczały wolność ludzi. Pamiętacie Państwo taką sytuację, kiedy rodzice dziecka poszli do znachora. Gdzieś tam w Małopolsce to było. No i to dziecko na skutek tych zabiegów, tak to nazwijmy, tego znachora zmarło. Ale ja znam również inny przypadek, że matka, która odmawia szczepienia dzieci na cokolwiek, ma również jakieś biurokratyczne problemy, bo straszą ją jakimiś sankcjami administracyjnymi, czy nawet karnymi. I tu pojawia się fundamentalne pytanie. Czy my, jako wolni ludzie, możemy decydować o tym, jak się mamy leczyć, czy możemy się leczyć, za jakie pieniądze mamy się leczyć, bo to zaczyna przybierać kuriozalne rozmiary. Janusz Korwin-Mikke mówi, że to jest skandal, że ja nie mogę wejść do apteki i kupić dowolnego leku. Ja jego pogląd podzielam. Również będę, co się pewnie komuś narażę, tego zdania, że jeżeli rodzice uważają, że nie chcą szczepić swojego dziecka, mają do tego prawo, o ile oczywiście w miarę racjonalnie to wytłumaczą. Bo tutaj wiedza medyczna wiedzą medyczną, ale dzisiaj jest tak, że jeden profesor mówi, że coś jest zdrowe, a inny profesor medycyny mówi, że coś jest niezdrowe. Ja mam kilka chorób, z którymi się zmagam i od kilku miesięcy i trochę o tym wiem. Na przykład miałem problem z cholesterolem, ale spotkałem się z opinią takiego niemieckiego profesora, który przebadał 6 tysięcy pacjentów i on powiedział jedno. Nie ma żadnego zdrowego lub niezdrowego, dobrego czy niedobrego cholesterolu. Cholesterol nie jest problemem. Problem cholesterolu stwarzają firmy farmaceutyczne i producenci margaryny. I teraz znowu pojawia się kolejna wiadomość, już w ciągu kilku lat, która się zmienia, że masło jest zdrowsze od margaryny. Robią nam wodę z mózgu, ograniczają naszą wolność, chcą penetrować nasze portfele, chcą nas wycyckać, przepraszam za wyrażenie, finansowo. Nie możemy się na to zgodzić. Musimy zachować swoją wolność i zdrowy rozsądek. Wolność i zdrowy rozsądek. Nie ma co się tutaj emocjonować, dać zastraszać tym, że jakieś epidemie, że trzeba się masowo szczepić. Niczego takiego do tej pory nie było. I ja namawiam do tego, żeby mieć do tego ogromny dystans. To jest sfera naszej osobistej wolności, której mamy w naszym kraju niestety coraz mniej. Dbajmy o tą naszą wolność, pilnujmy tego, nie dajmy się zwariować. Przykładów na to
Przykładów na to nie brakuje. Dzisiaj o tym, czy my jesteśmy zdrowi, czy niezdrowi, decydują koncerny farmaceutyczne, koncerny spożywcze. A co oni robią? Przecież żaden koncern farmaceutyczny, ani żaden koncern spożywczy nie powie nam, że nie ma żadnego sensu kupowania jakiegoś leku, bo on nie ma żadnego wpływu na nasze zdrowie, co najwyżej może nam jakoś tam zaszkodzić. Żaden koncern spożywczy nie powie nam, że to, że my wam mówimy, że po tym będziecie szczuplejsi albo zdrowsi, to lipa, no bo nie powie. Na to nikt nie wydaje pieniędzy. Ci wszyscy, którzy kierują się zdrowym rozsądkiem, i wiedzą i mówią tak, nie kupujcie, nie dawajcie się podpuszczać, nie wydawajcie pieniędzy, oni nie dostaną wielkich pieniędzy na propagandę. Dlatego książki takich profesorów jak tego Niemca, o którym powiedziałem, nie są reklamowane, no bo kto wyda na to pieniądze? Koncerny spożywcze albo farmaceutyczne? Nigdy w życiu. Oni wydadzą ogromne pieniądze dla tych, którzy powiedzą, że kupujcie te tabletki, szczepcie się, kupujcie te produkty spożywcze, o których my mówimy, że wam pomagają. To jest kompletna lipa. I jesteśmy pod tą presją. Ja, który się leczę już od szeregu miesięcy, mam na ten temat już swoją wiedzę i mam do tego dystans. Dlatego mówię o tym, bo ten problem widzę, że narasta. Jak powiedziałem, Odra stoi nad Odrą. Jak do nas tu wejdzie, znowu będzie jakieś szaleństwo szczepienia, robienia nam wody z mózgu i drenowania naszych portfeli. Wolność i zdrowy rozsądek. Wszystkiego dobrego.